Konrad Dudek, witam Państwa przed telewizorami oraz oglądających nas na żywo w internecie. Jest poniedziałek, 28 dzień lipca, zaczynamy aktualności. Prezesi uzdrowiska Rymanów odpierają zarzuty wicemarszałka, także te dotyczące swoich zarobków. Wynagrodzenie zostało zamrożone w 2009 roku i wynosi 20 700. Prawo i Sprawiedliwość ujawnia swoich kandydatów na prezydentów miast. Gwałtowne burze na Podkarpaciu, woda znów wdarła się do domów i piwnic. Sytuacja dramatyczna, jak ja przyjechałem, to już było prawie metr wody. Odwołani prezesi uzdrowiska Rymanów żądają od wicemarszałka Lucjana Kuźniara sprostowania ich zdaniem nieprawdziwych informacji podanych jako powód zwolnienia. Na czwartkowej konferencji prasowej wicemarszałek Kuźniar poinformował, że za decyzją Rady Nadzorczej uzdrowiska stoją m.in. kiepskie wyniki naboru dzieci do leczenia w placówce i wysokość pensji odwołanego zarządu. Byli prezesi nie kwestionują prawa Rady Nadzorczej czy Zarządu Województwa do pozbawienia ich stanowisk, nie zgadzają się jednak na, jak to określili, zniesławienie. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa ogłosił, że Rada Nadzorcza odwołała prezesów uzdrowiska Rymanów. Właścicielem placówki jest Samorząd Województwa, który miał zastrzeżenia dotyczące m.in. spadku liczby leczonych dzieci. Zauważamy, że nie zostały należycie poczynione kwestie z naborem, kwestie z jakimś, powiedzmy sobie, reklamą. Celem pozyskania jak największej ilości dzieci, przez to puste klasy i małe nabory. Wicemarszałek Kuźniar wypomniał też prezesom zarobki sięgające 24 tysięcy złotych i skargi dotyczące jakości wyżywienia w sanatorium. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej byli członkowie Zarządu Uzdrowiska Rymanów odpierali zarzuty wicemarszałka. Kłamstwem nazwali twierdzenia dotyczące swoich zarobków, przepłacania przy kupnie tzw. kasztanowego dworu oraz zmniejszenia liczby leczonych dzieci. Wynagrodzenie nie wynosi, tak jak podaje pan marszałek, 24 tysiące. To jest nieprawda. Wynagrodzenie zostało zamrożone w 2009 roku i wynosi 20 700. Jest to 15% różnicy w stosunku do tego, co podał pan marszałek. Byli prezesi twierdzą, że marszałek myli się też w sprawie lecznictwa dziecięcego. Ich zdaniem zakontraktowano maksymalną liczbę skierowań oferowanych przez NFZ. Zakwestionowali też zarzut marszałka dotyczący żywienia kuracjuszy i jakoby wyższych kosztów tych usług. Prezes Szczygieł uważa, że jest odwrotnie, wypracowano prawie 1 000 000 złotych zysku. Odniósł się również do sprawy wizji rozwoju uzdrowiska, którą poruszył Zarząd Województwa. Chcę zaznaczyć, że z zarządem spółki nikt nigdy o tej wizji nie rozmawiał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ta wizja jest zapisana w 5-letnim planie rozwoju spółki. To jest dokument opracowany i przyjęty przez Zarząd Województwa, do którego realizacji Zarząd Województwa zobowiązał się w momencie komunalizacji spółki. Zarząd Województwa stwierdził, że nie wycofa się z decyzji o odwołaniu prezesów uzdrowiska. W sprawie sprostowań wicemarszałek obiecał wydać specjalne oświadczenie po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dziś swoich kandydatów na prezydentów 5 miast regionu: Rzeszowa, Krosna, Przemyśla, Tarnobrzega i Stalowej Woli. W jesiennych wyborach samorządowych zmierzą się z obecnie urzędującymi gospodarzami, a hasło PiS w batalii o samorządy to czas na zmiany. Kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa jest Andrzej Szlachta, obecny poseł tej partii i były gospodarz stolicy Podkarpacia. Jak mówił podczas dzisiejszej konferencji, chciałby przede wszystkim zmienić styl rządzenia miastem i w większym stopniu słuchać opinii radnych. Jego zdaniem trzeba także zmienić oblicze Rzeszowa, by było innowacyjne, nie tylko z nazwy. Chcę, żeby Rzeszów był miastem nowoczesnym, przyjaznym, miastem, które kształtuje funkcje metropolitalne. O fotel prezydenta Tarnobrzega będzie walczył Wiktor Stasiak, a Przemyśla Władysław Bukowski, szef klubu radnych PiS w tym mieście. Jego zdaniem najważniejszą sprawą jest dziś walka z 20% bezrobociem. I tutaj jest, proszę Państwa, największe pole do wyzwania dla nowego prezydenta, aby stworzyć odpowiednie warunki, wykorzystać istniejącą strefę ekonomiczną i stworzyć miejsca pracy. Dla kandydatów PiS szczególne znaczenie mają także sprawy socjalne, m.in. wspieranie rodzin wielodzietnych. Szczegółowe programy wyborcze dla poszczególnych miast będą znane w ciągu kilku tygodni. Gwarantuję, że nie zabraknie mi siły i pracy, ale również odwagi do pomysłów, których również mi nie brakuje, aby je na przestrzeni tych 4 lat prezydentury wdrożyć.
Do jesiennych wyborów samorządowych PiS pójdzie wspólnie nie tylko z Solidarną Polską i Polską Razem, ale także z Solidarnością i lokalnymi stowarzyszeniami obywatelskimi. Kandydatem PiS na prezydenta Krosna jest Paweł Chrzanowski, przedsiębiorca. Wciąż nie wiadomo natomiast, kto będzie walczył o fotel prezydenta Mielca. Decyzję władz PiS mamy poznać w najbliższych dniach. Za nami kolejny dzień upalnego lata i zapowiedź kolejnych gwałtownych burz w regionie. Wczoraj po południu nagła ulewa zaskoczyła turystów w Bieszczadach. Woda zalewała domy, a ratownicy ewakuowali wodniaków z jeziora Solińskiego. Skutki niedzielnej nawałnicy strażacy usuwali jeszcze dziś. Oberwanie chmury nad Soliną trwało kilka godzin. Drogi zamieniały się w rwiące strumienie, a nawet rzeczki. Woda wdzierała się nie tylko na posesje domów, ale także na pola biwakowe. Tu w Poleńczyku zalała piwnicę. I było oberwanie chmury. No niestety nasza działka jest dość w nietypowym miejscu i bardzo mocno lała woda. Mama chciała to wybierać wiadrem. Rodzinie państwa Szalatych z Poleńczyka woda zalała dom. Straty są bardzo duże. Sytuacja dramatyczna. Jak ja przyjechałem, to już było prawie metr wody. Ja widziałem po drodze, jak ulicą równą leciała woda, ale nie wiedziałem, że akurat jest budynek zalany. Tutaj po prostu już nic nie odbierało. To żona z synową, że tak powiem, walczyły dzielnie, wynosząc co tylko można. Ciężko mówić. Co mogliśmy, to wynosiliśmy. Najważniejsze jest zdrowie. Pomoc strażaków była potrzebna nie tylko mieszkańcom Poleńczyka. Intensywnie pracowali także ratownicy WOPR-u. Pomagali głównie turystom, którzy tuż przed burzą wypłynęli na jezioro Solińskie. Ratownicy przywozili całe rodziny, w tym małe dzieci. W pomoc zaangażowane były wszystkie służby. Nie tylko w Poleńczyku, ale na terenie całej gminy były zalane piwnice, usuwaliśmy drzewa z dróg, kamienie, piasek na drogach, to co zagrażało bezpieczeństwu. Szacowanie strat tylko na terenie gminy Solina potrwa kilka najbliższych dni. Niestety w Bieszczadach, a także Beskidzie Niskim mogą wystąpić gwałtowne burze także dziś w nocy. Artyści i zakapiory, turyści i malownicze krajobrazy, do tego dzika przyroda, kuchnia regionalna i wyjątkowa muzyka. To wszystko nasi widzowie mogli zobaczyć na antenie TVP Bieszczady w miniony weekend. Wirtualny kanał Telewizji Polskiej był dostępny na żywo w telewizji hybrydowej. Jak dużo jest chętnych, którzy chcą w ten sposób spędzać czas w Bieszczadach? Telewizyjne studio ustawione było na Jeziorze Solińskim. To tu nasi dziennikarze rozmawiali z artystami, leśnikami, a także opowiadali o dzikich i tajemniczych Bieszczadach. W piątkowy wieczór mówiliśmy o turystyce i krajobrazach. W sobotę były m.in. regaty i regionalna kuchnia. W niedzielę malarze i rzeźbiarze. To wszystko oprawione koncertami, muzyką żeglarską i turystyczną. Na tarnicę wchodzi w trawkach, przy zawisku tam w zawilcach, utknął facet w gumowicach. 15 godzin transmisji to naprawdę ciężka praca całego zespołu. Dziennikarze, operatorzy, montażyści, inżynierowie czy realizatorzy pracowali w pełnej mobilizacji. Pogoda niestety nie ułatwiała pracy. Czekaliśmy na to, że nie ma wiatru i że regaty nie mogą się odbyć, a dzisiaj proszę zobaczyć. Nasi widzowie w tych najciekawszych momentach byli z nami na Facebooku, byli z nami na platformie hybrydowej i oczywiście byli z nami w streamie. Jeżeli chodzi o oglądalność w HBB, była ona zaskakująco duża, ponieważ było to w czasie trwania naszego programu ponad 1 000 000 odsłon dziennie, a wczoraj ponad 1,5 miliona. Dlatego dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewo. Śmiał się do słońca, śpiewał do gwiazd. Drogę bez końca, co przed nim szło. Znałem 5 palców, jak szalał zły majster jeden. Prokurator generalny wydał zgodę na przedłużenie do 31 grudnia śledztwa w sprawie byłego marszałka województwa Mirosława K. Z takim wnioskiem wystąpiła prowadząca postępowanie prokuratura apelacyjna w Lublinie. Do końca roku śledczy chcą wykonać dodatkowe czynności procesowe i zakończyć postępowanie. Mieszkańcy Rzeszowa bez skierowania od lekarza rodzinnego i bezpłatnie mogą wykonać badania dna oka i poziomu cukru oraz zaszczepić się przeciwko grypie. Na takich samych zasadach miasto zaprasza kobiety na mammografię i USG piersi. Warunek jest jeden. Trzeba być zameldowanym w Rzeszowie na pobyt stały albo czasowy.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje mammografię dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Dzięki pieniądzom z budżetu Rzeszowa mogą je wykonać za darmo także panie starsze i w wieku od 45 do 49 lat. Zdarza się tak, że kobieta przychodzi na pierwszorazową mammografię, czasem już ze zmianą, którą sobie czuje od dłuższego czasu i nie przychodzi wcześniej, przychodzi no po prostu za późno, nie w sensie za późno, bo medycyna teraz dysponuje takimi metodami, że wszystkie raki się leczy, ale efekty mogą być gorsze. Rak piersi wciąż należy do najczęstszych nowotworów u kobiet. Miejski program umożliwia badania na nowoczesnym sprzęcie praktycznie od ręki. Teoretycznie z dnia na dzień, nie ma odległych terminów, zapisujemy pacjentki według życzenia i rano, i po południu. Bez skierowania za takie badanie trzeba zapłacić 50 zł. Na dziś zarejestrowało się 10 pań. Większość szansy, jaką daje miejski program, korzysta od kilku lat. Bardzo dobra inwestycja, ponieważ nasze zdrowie jest ważne, a później leczenie jest bardzo drogie. Mało tego, wpływa na komfort życia, na rodzinę, na nasze samopoczucie. Także uważam, że profilaktyka w tym wypadku jest najważniejsza i ja uważam, że bardzo dobrze miasto robi, że przeznacza fundusze właśnie na takie badania. Dosłownie jeden dzień poza świętami, sobotą i niedzielą, już jestem tutaj zapisana. Wystarczy dowód osobisty z numerem PESEL i meldunkiem stałym albo tymczasowym w Rzeszowie, aby wykonać także badania USG piersi. Panie spoza miasta niestety są odsyłane. Pozostają tak troszeczkę na lodzie, albo muszą płacić, albo prosić lekarza o skierowanie. No i tak to troszeczkę w nas uderza, bo my naprawdę nie robimy dyskryminacji. My rejestrujemy według umowy. W ramach miejskiego programu w poradni diabetologicznej za darmo można także zbadać poziom cukru. Warto na to poświęcić kilka minut, przekonują stali pacjenci, którzy o swojej cukrzycy dowiedzieli się przypadkiem. Żałuję, mogłam wcześniej. Zachęcam wszystkich, bo to jest taka choroba ukryta. Oferta dla już chorych na cukrzycę to specjalistyczne badania dna oka wykonywane w szpitalu miejskim. Już we wrześniu rzeszowianie mogą się także bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Myślę, że około 30 zł w tym roku będzie kosztowała szczepionka, a tutaj mieszkaniec Rzeszowa, który skończył 50 lat życia, ma możliwość zaszczepić się za darmo. Miasto na cały program zarezerwowało w tym roku ponad 420 tysięcy złotych. W ubiegłym skorzystało z niego blisko 10 tysięcy osób. 5,5 tysiąca zaszczepiło się przeciwko grypie. Bezpłatne badania w najbliższym czasie także w Jarosławiu w ramach akcji Ulica Zdrowia. 5 sierpnia na ulicy Grodzkiej i w Rynku będzie można m.in. zbadać wzrok i słuch oraz skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Przez cały dzień w rzeszowskiej hali na Podpromiu trwały przygotowania do jednego z dwóch największych koncertów Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Dziś Polonusi zaprezentują folklor narodów świata, m.in. tańce górali rumuńskich, wileńską polkę czy brazylijską sambę. To festiwalowa tradycja, że pierwszy z głównych koncertów pokazuje folklor krajów zamieszkania uczestników. W tym roku ta formuła została rozszerzona, to znaczy, że każdy zespół mógł wybrać oryginalny taniec z wybranego przez siebie zakątka świata. To szczególnie ważne dla grup z Kanady i Stanów Zjednoczonych, których do Rzeszowa przyjechało najwięcej. Bo oprócz folkloru kowbojów i Indian mogą pokazać na przykład tańce cygańskie. Nie będzie polskiego repertuaru, tylko z różnych stron świata. Faktycznie tak jakby Rzeszów był centrum akurat nie świata w te dni. Taką okrasą dla tego koncertu będą solowe piosenki, które będą i polskie również. No i oczywiście zamknie się to wszystko klamrą polonezów Wojciecha Kilara, który związany jest również z Rzeszowem. Próby trwały od rana z udziałem wszystkich zespołów, bo dziś po raz pierwszy prezentują się razem. A poloneza, który rozpocznie koncert i zakończy go, zatańczy równocześnie kilkaset osób. Tylko dlatego, że wszyscy nie zmieszczą się na głównej płycie hali. Emocje są wielkie. Fajnie, tak, bo każdy z każdym, nawet poznaliśmy znajomych przez te tańce. Więc super jest. Czujecie siłę w sobie? Nie. Teraz nie. Siły już nie ma, tak? Nie, po całym tygodniu już nie ma siły. Ale jak przekonują uczestnicy na koncercie, dadzą z siebie wszystko, pokonując i zmęczenie, i tremę. Bo chcą jak najlepiej zaprezentować się rzeszowskiej publiczności. Zawsze trema jest, ale już jak się wchodzi na scenę, to się wyciąga do góry normalnie i trema znika. A zmęczenie? Zmęczenie to zmęczenie, nie czujemy.
Choć to już kolejny dzień festiwalu, od piątku zespoły nie przestają koncertować, a już jutro przed nimi wielki finał, czyli koncert galowy. Biletów na oba już nie ma, w sobotę rozeszły się ostatnie. Oba główne koncerty w całości pokaże TVP Polonia. Niecodziennego koncertu mogli wysłuchać melomani w kościele w Bliznem. Świątynia wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO znalazła się na trasie cyklu Muzyka zaklęta w drewnie, a wystąpił kwintet smyczkowy Filharmonii Podkarpackiej. Letnie koncerty w zabytkowych obiektach to pomysł Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wolą naszą jest ożywienie szlaku architektury drewnianej, sprawienie, aby turyści mogli po pierwsze zwiedzić zabytkowe drewniane obiekty, a przypomnę, że szlak architektury drewnianej jest jednym z sztandarowych produktów turystycznych naszego regionu i przy okazji mogli posłuchać interesującej muzyki. Na koniec sport. Michał Kaźmierczak wygrał konkurs Grand Prix na zakończenie ogólnopolskich zawodów w skokach konnych na hipodromie Leśna Wola. Reprezentant gospodarzy w pokonanym polu pozostawił 11 par. Konkurs Grand Prix, będący zwieńczeniem trzydniowego turnieju, rozgrywano jako dwunawrotowy na przeszkodach o wysokości do 145 cm. Pierwszy nawrót bezbłędnie pokonało tylko 4 spośród 13 startujących par. Dwukrotnie na koniach Stacorado i Woody uczynił to reprezentant gospodarzy Michał Kaźmierczak. Z zerowym dorobkiem punktowych do decydującego nawrotu przystępowali także Sławomir Uchwat na Negro i Marika Słowińska na Zagato. Ta Amazonka na ostatniej przeszkodzie miała zrzutkę, zaś Sławomir Uchwat popełnił aż 2 błędy. Oglądany Michał Kaźmierczak miał świetny przejazd na wałachu Stacorado. Drugi aktualnie zawodnik krajowego rankingu pojechał bezbłędnie, w dodatku z najlepszym czasem, i to właśnie ta para wygrała inauguracyjny konkurs Grand Prix z cyklu Leśna Wola Cup. Pierwszy bardzo trudny, tylko były 3 zerowe. No drugi już trzeba było się trochę pościgać, dlatego zawodnicy bardziej ryzykowali i stąd się, myślę, brały błędy. Kolejne zawody z tego cyklu odbędą się w czwarty weekend sierpnia. Finał zaplanowano na 19-21 września. To wszystko w tym wydaniu. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam oczywiście na następne wydanie aktualności. Do zobaczenia. We'll be right back.